Powieść w odcinkach W Radiokot Posłuchaj Tadeusz Dołęga-Mostowicz Kariera Nikodema Dyzmy. Rozdział trzeci, odcinek piąty Dwugodzinne wypoczywanie zmęczyło go jeszcze bardziej niż cały ranek i przedpołudnie. Tak pracowicie spędzone... Wypalił kilkanaście papierosów i dym napełniający pokój zaczął go męczyć. Wstał i przeszedł się do sąsiedniego gabineciku. Na biurku leżała cała plika ksiąg i dokumentów, z którymi się miał zapoznać. Zaklął w duchu i zawrócił. Przypomniał sobie, że może otworzyć drzwi na taras i wyjść do parku. Park. Znakomicie utrzymany, musiał zajmować większą przestrzeń, gdyż nikodem, wciąż idąc przed siebie, nie mógł dojrzeć jego końca. Wśród starych dębów, kasztanów, lip i klonów biegły we wszystkich kierunkach gładkie, jak krople wody, do siebie podobne ścieżki i dróżki. Tu i zabłądzić łatwo, pomyślał Dyzma i rozejrzał się. W każdym razie pałac jest w północnej stronie. Tu i ówdzie pod wielkimi drzewami znajdowały się kamienne lub drewniane ławki. Po kilkunastu minutach przechadzki Nikodem wybrał jedną z nich, znajdującą się w gęstym cieniu i usiadł. Natychmiast powróciły dręczące myśli. Co robić, jak sobie dać radę? Co wykombinować? Wtem usłyszał gwizdanie, a po chwili szybkie kroki tuż za sobą. Obejrzał się. Wąską alejką szedł młody, niezwykle elegancko ubrany mężczyzna z połyskującym monoklem w oku. Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy ratlerek o głowie nietoperza. Piesek dostrzegł dyzmę i zaczął ujadać. Wówczas młody człowiek zatrzymał się, zmierzył Nikodema wzrokiem i skierował się ku niemu. Mógł mieć koło trzydziestki, szczupły, wysoki. Wzrost jego przedłużała nieproporcjonalnie długa szyja, zakończona bladą, malutką, a okrągłą twarzą, przypominającą twarze chorowitych dzieci. Wyniosły i pogardliwy wyraz rysów stanowił na niej taki sam kontrast, jak i tkwiące w czerwonych obwódkach ogromne niebieskie oczy patrzące z jadowitą ironią. Pod ich spojrzeniem Dyzma zmieszał się, tym bardziej, że młody człowiek stanął przed nim i przyglądał się impertynencko. – Ki diabeł! – pomyślał Dyzma. Ten zaś wyciągnął w jego kierunku bardzo długi palec wskazujący i zapytał skrzyczącym głosem – kto pan jest? – nie wiedząc, co robić, Dyzma wstał. E, — Jestem administratorem. E, nowym administratorem. — Nazwisko? — Dyzma. Nikodem Dyzma. Piesek ujadał, skacząc pokracznie wokół nóg swego pana. — Tak, Dyzma. E, — Słyszałem. Hrabia Poniemirski. Siadaj, pan. — Cicho, Brutus! — Uważaj! Panie dyzma, nazwałem tak psa, bo to nie ma żadnego sensu. A ciekaw jestem, dlaczego pies ma nazywać się sensem. Siadaj pan! Dyzma usiadł. Ten hrabia sprawiał na nim jakieś niesamowite wrażenie, w którym były i strach, i obrzydzenie, i ciekawość, i współczucie. Słyszałem ciągnął hrabia, oblizując językiem ruchliwe i bezkrwiste wargi. Słyszałem. Podobno ten Majdak sprowadził tu pana, bo pan jesteś jakąś figurą. Uważam za swój obowiązek, jako dżentelmen, ostrzec pana przed złodziejską personą mego kochanego szwagierka. Ale o kim pan hrabia mówi? Zdziwił się dyzma. O kim? No, przecie o tym chamie! O Leonie Kuniku! O panu Kunickim? Do stopiarunów! wrzasnął hrabia. Jaki znowu Kunicki, jaki Kunicki? Skąd Kunicki? Kunicki to dobre, szlacheckie nazwisko, które ta pijawka przywłaszczyła sobie. Ukradł, rozumiesz pan, ukradł. Nazywa się po prostu Kunik. Sam sprawdziłem syn Maglarki, genowefy kunik i niewiadomego ojca. Tak łaskawco, hrabianka Ponimirska, wnuczka księżnej dereon, jest dziś sobie panią kunikową. Nie rozumiem, ostrożnie zaczął dysma. Znaczy, że pan hrabia jest szwagrem pana Kunickiego. Ponimirski zerwał się na równe nogi, jak ugodzony strzałą. Bezkrwista twarz stała się nagle czerwona. Milcz pan! Milcz ty, ty! Ale ja bardzo przepraszam. Przestraszył się dyzma. Nie ważcie pan w mojej obecności nigdy nazywać tego szuje inaczej niż kunik. Łajdak kunik, hochstapler kunik, żaden kunicki. Moim szwagrem jest parszywy lichwiarz i oszust kunik. Hamski bastard. Kunik, kunik, kunik. Powtórz pan zaraz. Kunik. No. Kunik. Wybełkotał dyzma. Ponimirski uspokoił się i usiadł, a nawet uśmiechnął się. Nie wiedział pan o tym. Mój Brutus też tego nie wiedział i nawet łasił się do mego szwagierka, póki ten go nie kopnął bydle. Zamyślił się i dodał. Obaj, i kunik bydle, i pies bydle. Zresztą i ja jestem bydle. Wybuchnął niespodziewanie śmiechem. Wybuchnął niespodziewanie śmiechem. Przepraszam, za szczerość, ale i pan jesteś bydle. Śmiał się dalej, a dysma skonstatował w duchu. Co wariat. Myślisz pan, że jestem wariatem? Chwycił go nagle za rękę Ponimirski i zbliżył twarz do jego twarzy. Dyzma wzdrygnął się. — Nie! — rzekł niepewnym głosem. — Co znowu? Broń Boże! — Nie zaprzeczać! — krzyknął hrabia. — Ja wiem. Zresztą na pewno kunik uprzedził pana. A może moja siostra? Powiedz pan, bo w końcu i ona zdemoralizuje się przy tym wieprzu, przy tym szakalu, co Nina mówiła. Ależ bynajmniej nikt mi nic nie mówił. Nikt? Słowo daje, zapewnił nikodem. Widocznie sądzili, że pan mnie nie będzie miał zaszczytu poznać. Czy pan wie, że oni mnie zabronili wstępu do pałacu? Że kazali jadać samotnie? że nie wolno mi opuszczać parku, bo kunik kazał służbie bić mnie kijami, jeżeli wyjdę? No ale dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jestem niewygodny, że moje wielkopańskie maniery rażą tego parweniusza, tego bastarda, maglarki, dlatego, że ja tu powinienem być panem, a nie ten łajdacki przybłęda, dlatego że znieść nie może, iż ja, prawy dziedzic Koborowa, ja, potomek rodu, w naszym odwiecznym gnieździe rodowym muszę być panem. To pan, Kunic, pan Kunik wziął Koborowo w posagu za siostrą pana hrabiego? Ponimirski zakrył twarz dłonią i milczał. Po chwili Dysma spostrzegł, że po długich, niewiarygodnie długich palcach ściekają łzy. Co za cholera, zaklął w myśli. Piesek zaczął piszczeć natarczywie i drapać łapkami nogawice swego pana. Ten wyjął silnie uperfumowaną jedwabną chusteczkę, otarł oczy i powiedział. Wybacz pan, mam nieco podrażniony system nerwowy. Proszę bardzo, zaczął Dysma. Hrabia skrzywił się w jadowitym uśmiechu. Co pan tam prosisz bardzo? Panie, jak tam panu na, na przezwisko? Podoba mi się, więc płaczę. Anglicy mówią w takich wypadkach zresztą pan na pewno nie rozumie po angielsku. Nie rozumiem. A to świetnie, ucieszył się hrabia. Nie chciałbym panu robić przykrości, polubiłem pana. Poklepał go końcami palców po ramieniu. Zatem ile razy zechce pana zwymyślać, zrobię to w języku angielskim, dobrze? – Dobrze – odparł Nikodem z rezygnacją. – Nie o to wszakże chodzi, że muszę pana poinformować, że chociaż Kunik jest oszustem, który wycyganił od mojej rodziny koborową. Jednak nie powinien pan jego okradać, gdyż ja mu jeszcze kiedyś wytoczę proces i majątek odbiorę. Szwagierka wsadzę do więzienia, a Ninę wezmę pod osobistą kuratelę. Która godzina? Koniec rozdziału trzeciego odcinka piątego. Czytał Pawełko.